Szanowni Państwo, chciałem oczywiście wyjaśnić, na czym polegała ta praca domowa, króciutka, którą zadałem w ostatnim tutorialu dotyczącym sensora message. W związku z tym popatrzcie, o co chodziło. To była bardzo prosta rzecz. Otóż mam tutaj taką prostą grę, którą zrobiłem w jednym z tutoriali i w tym tutorialu należało powiedzieć, co można zrobić, aby ta gra działała w ten sposób, że kostka, która opadła jako pierwsza, to jest kostka A, później została podrzucona do góry i znowuż opadła i tak dalej, żeby to się cały czas cyklicznie działo. Te kostki żeśmy zdefiniowali w ten sposób, że każda z nich miała collision oraz message, tak jak tutaj widać. No oczywiście ta kostka po upadku przesyła message do tej kostki, ta kostka podskakuje, opada, przesyła message do tej, która leży, ona ma podskoczyć i kolejny cykl ma się powtórzyć. I zrobiliśmy to w ten sposób, że jeżeli jest collision tej kostki z podłożem i jednocześnie otrzymała ona komunikat od tej kostki, która już jest w stanie kolizji, to wtedy to działa. Dlatego pierwsza iteracja tej gry działa, ale potem, gdy ta kostka już opadnie, więcej ta kolizja się nie powtarza. I powiedziałem, że to można sobie naprawić samemu w domu. Oczywiście przyczyna jest bardzo prosta i wystarczy tylko rozwinąć sobie sensor, który dotyczy określenia kolizji dla tej pierwszej kostki i od razu widać, co jest nie tak. Musimy wyłączyć to tab, które tutaj jest. Dzięki temu, że wyłączymy tab, kolizja, która tutaj następuje, będzie cały czas mogła działać wtedy, kiedy ta kostka będzie w odpowiednim ustawieniu. Proszę zobaczyć, co będzie. Teraz wszystko jest w porządku. No i to było rozwiązanie tej pracy domowej, a więc bardzo prosta rzecz. A jednocześnie mamy dwa proste obiekty, które podskakują całkiem nerwowo na scenie i ten ich ruch odbywa się samoczynnie. Nie ma tu żadnej animacji, to jest po prostu zachowanie samego silnika gry, które je tak przesuwa. Cóż, rozwiązany problem. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się.